Siemano, tak sobie pomyślałem, że może wrócę do serii pokazywania wam modyfikacji w Minecrafcie, ale z jednym małym twistem będę tylko pokazywał mody na najnowszego Minecrafta, czyli 1.14.4, chyba że będzie jakiś super ultra potężny mod, o którym nikt nie słyszał i wyszedł tylko na starsze wersje, no to wtedy wam go pokażę. Dajcie znać, co o takim myślicie. Oczywiście zostawcie łapę w górę pod tym filmem, jeżeli wam się podoba powrót właśnie modyfikacji do Minecrafta i dzisiaj pokażę wam najstraszniejsze potwory w Minecraft. Tak nazwiemy ten film. O co chodzi? O moda Lycanites Mobs, czyli Lycanites Mobs, jeżeli tak się pisze tego moda, nazwę tego moda. Oczywiście linka macie w opisie, gdybyście chcieli sobie pobrać. I wybrałem według mnie najstraszniejsze moby. Ich jest oczywiście o wiele, wiele więcej, ale wybrałem takie, które jak tylko je zobaczyłem, to mówię, o kurde, nie chciałbym grać z takimi mobami w Minecrafta. I pamiętajcie, że z Corem Flotar na G2 macie 3% zwrotu. I zanim jeszcze zaczniemy, jeszcze krótka informacja. No dobra, moda na pewno kojarzycie, ja kiedyś też na nim grałem chyba na Minecrafcie 1.7.10 i wprowadza on właśnie nam takiego różnego rodzaju potwory. One tak, można powiedzieć, że nie pasują do Minecrafta, albo pasują, ale w troszeczkę innym stylu, bo no dziwne po prostu mają modele i to są zwykłe moby, które możemy po prostu spotkać podczas takich naszych codziennych wędrówek, ale są takie... I jest ich dość dużo, nawet wezmę wam tutaj gdzieś to pokażę, nie, tu są itemy, tu są bloki, tu o, widzicie, tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, które na przykład spotykamy w Netherze, spotykamy pod ziemią, spotykamy w nocy i zacznijmy sobie może od Argusa, może nie wiem czy w sumie też chcę walczyć z tymi, dokładnie z tymi mobami, no bo one są, powiedzmy, że mocne, bardzo mocne, o, na pierwszy ogień coś takiego. Powiem wam tak, jakbym sobie grał w Minecrafta, takiego normalnego survival i powiedzcie sobie tak, kopiecie sobie kobla, jest wszystko spoko i patrzycie do góry i widzicie coś takiego. No nie chciałbym czegoś takiego na pewno spotkać. O, w ogóle dostaję jakieś punkty, w ogóle cały mod jest rozbudowany, dobra? Powiedzmy sobie szczerze, cały mod jest rozbudowany, widziałem, że jest jakaś książka, która nam pozwala uczyć się jakby o tych wszystkich mobach, jakieś tam, wiecie, na co jest podatny, co z niego wypada i tak dalej, ale to już będziecie sami musieli odkryć, a dzisiaj po prostu chcę wam pokazać te modele, same modele, bo one po prostu moim zdaniem wyglądają przepięknie. Drugim takim mobem, kurde, coś mi się dzisiaj język plącze, nie mam pojęcia dlaczego, jest, zrespisz się, dokładnie, to jest złoty, ja nie chcę, żeby to był złoty, ej, bo są różne jakby warianty tych mobów i niekiedy się pojawia na przykład taki silniejszy złoty kolor, czy tam jakikolwiek inny kolor, ale ja bym chciał, o, dokładnie, tego zielonego, zwykłego. Nie wiem w sumie nawet jak opisywać za bardzo te potwory, no bo wszystko tak naprawdę widzicie na ekranie, wiadomo, on tutaj jakieś ładunki używa, coś takiego, chwila, wiecie co, zaryzykuję, to jestem ja, dzień dobry, czy on mnie zaatakuje? Halo? Może, ej, może on tak naprawdę jest przyjazny, wiecie, wygląda, a... Nie jest przyjazny. O, tu jest kolejny. Tego nie dodawałem do listy, ale też wygląda dość dziwnie. I chyba Night Vision. A, czyli nakłada na mnie taki efekt pozytywny akurat. Dobra, dziękuję ci. A mogę ciebie uderzyć? Zrobisz mi coś? Nie, to jest taki jakiś świetlik. Dobra, lecimy dalej. Game Mode Creative. Będę sobie szybciutko to zmieniał. Sobie mógłbym użyć jakiegoś sword. Golden sword. Nie wiem, czy... Zawsze tak wyglądały miecze w Minecrafcie? Jakoś tak po prostu wyglądałem trochę inaczej. Tu jak widzicie macie jakieś specjalne przedmioty, nieważne. Dobra, lecimy do wulkana, bo to jest kolejny mobek, którego chciałbym wam pokazać. Spawn Elemental i wygląda tak, wiadomo, respi się koło lawy. Może jakoś nie wygląda i super imponująco, ale uznałem, że będę jakby wybierał z różnych typów, czyli na przykład mamy jakiegoś tam wodnego moba, mamy jakiegoś takiego ognistego i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nie boicie się Minecrafta, to wgracie sobie tego moda, to gwarantuję wam, że wiecie, tutaj pokazuję, jest pięknie zielono, jest ogólnie kolorowo, ale jeżeli gdzieś tam w podziemiach spotkacie takiego gościa czarnego, że tak powiem, takiego czarnego demona, którego za chwilę wam zaprezentuję, no to zobaczycie, co to znaczy bać się w Minecrafcie. I to jest właśnie on.
Jeżeli dobrze pamiętam, chyba że coś już zapomniałem. Tak, to jest on. Przecież to wygląda tak źle. Nie wiem, kto by chciał grać po prostu na takim modzie, tak wiecie, świadomie. Chciałby grać na takim modzie i by się kompletnie nie bał, tak. A, dobra, wyskoczył mi jakiś w podziemiach potwór. Wszystko jest w porządku, wszystko jest spoko. No, także mamy takiego kolejnego demona. Chcę zobaczyć, ile on zadaje obrażeń. Dzień dobry. O Jezu, jeszcze nakłada efekt ślepoty. No powiedzcie mi, czy może być coś gorszego. Uciekasz gdzieś tam w kopalni, bądź się respi w kopalni, z tego co pamiętam. I okazuje się, że wybiegasz w kolejnego takiego samego moba. No nie. Na pewno ja z tego rezygnuję. Dobra, weźmy sobie creative. Weźmy kolejnego moba, który się nazywa Echetic. Echetic? Nie wiem za bardzo, jak to przeczytać. Mówię, te nazwy same potworów są dość dziwne. I to jest... Chciałem powiedzieć, że to jest motyl. Ale to na pewno nie jest motyl. To jest jakaś zmutowana ćma, motyl. I coś, czego nie chciałbym też nigdy spotkać. W ogóle każdego moba. Może przestanę to powtarzać, ale każdego moba stąd nie chciałbym spotkać, jakby grając sobie normalnie w Minecrafta. Dlatego, okej, przyznam wam się do czegoś. Dlatego jestem cały czas na creative, bo boję się, że jeżeli wezmę survival, to coś mi po prostu za chwilę wyskoczy. Normalnie bym sobie przygotował te wszystkie moby w skrzyni, ale po co ryzykować, że tutaj będzie jakiś jumpscare. Wolę sobie na game modzie ładnie to wam wszystko popokazywać. Banshee też jest fajną, czy tam Banshee jest bardzo fajnym mobkiem, który chyba nawet został ostatnio dodany. I to wygląda już bardzo creepy. Zastanawiam się, czy fajnie by było zrobić serię na tym modzie. Wiecie, taki challenge, na przykład na hardkorze jeszcze, podkręcić to dodatkowo. I właśnie zrobić serię na tym modzie. Dajcie znać, łapami w górę oczywiście, czy bylibyście czymś takim zainteresowani. Wiadomo, wtedy byśmy sobie wygrali jakieś mody takie jeszcze bardziej na horrorowe klimaty i byśmy próbowali przeżyć jak najdłużej. I właśnie, miałem jeszcze taki pomysł, że może zrobić taką serię na przykład, żebym wam w jednym odcinku pokazywał mody, ale takie mody, które na przykład na pierwszy film miałem taki pomysł, że 5 modów, które powinien mieć każdy gracz Minecrafta i pokazać tam właśnie mody Minecrafta 1.14.4, które moim zdaniem powinny być jakby w podstawowej wersji gry. To już tak off-topując totalnie, ale dajcie znać, co o tym myślicie. A my przejdźmy do kolejnego moba, który... W sumie, wiecie co? Tego też sobie sprawdzę. Tego nie miałem dodanego. Aha, no właśnie, już wiem, dlaczego nie miałem ciebie dodanego, bo jesteś po prostu z dziwnym, zmutowanym szczurem. I w sumie nic więcej. Także przejdźmy może do tego demona ognistego. Gniew. Cześć. Jesteś gniewny, czy nie jesteś gniewny? W sumie źle chyba przetłumaczyłem to. Teraz sobie tak właśnie zdałem sprawę, jak go wiecie, nazwałem gniew i mówię, ty, coś jest nie tak. Także, dobra, niech będzie. Pięknie, pięknie kolego też wyglądasz. O, widzicie, czasami się respią jakby w innym kolorze, wtedy mają chyba więcej zdrowia, więcej atakują i tak dalej. Czyli powiedzmy taki Pokémon Shiny albo jakaś pseudo-legenda, coś w tym stylu. Oczywiście bossy są tutaj, 3 aktualnie chyba są dodane. Także może za chwilkę wam pokażę, tylko wiecie co, miejmy pierwszą śmierć za sobą. Czy on pluje ogniem? Cześć. O Jezu! Dobra, jeszcze mnie zatruwasz. A nie, widerujesz mnie. Okej, spoko. 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 Odejdź. Rozwalę ci tego krzaczka. Ty. Może jak na niego... A, może czekajcie, jak na niego patrzę. Okej. Nie wiem dlaczego, ale myślałem, że jak na niego będę spoglądał na tego demona, to wtedy on mnie przestanie atakować. Ale to chyba się pomyliłem trochę. Dobra, przejdźmy sobie do kolejnego, bo muszę trochę przyspieszyć, bo ja nie chcę, żeby odcinki z tej serii trwały powyżej 20 minut. To jest takie jakby moje maksimum. Spectre. Gdzie ty jesteś? Źle oczywiście wpisałem. I tam da da dam dam dam. No właśnie. Portal na plecach. Dziwne, owadowe, latające coś. Bardzo złe. Ile ty masz zdrowia, kolego? Bo się nawet nie pokazałeś. 30 zdrowia. One mają wszystkie mało punktów. Ale tu wydaje mi się, że bardziej chodzi o to, że nie one są mocne, tylko po prostu one mają ciebie wystraszyć. To jest takie zadanie tych mobów. Game mode survival. Dobra, załatwmy ciebie. Żeby nie było, że tylko wam pokazuję to, chociaż z jednym sobie zawalczymy. O Jezu. Okej. No nie był zbyt mocny, nie? Lecą oczywiście z niego jakieś takie fajne przedmioty typu Ender Perły, Eye of Ender oraz owoc.
ten Zendur, nie? Nie pamiętam, jak się on nazywa po polsku, ale jest coś takiego. Dobra, także Creative sobie weźmy, przełączmy. Ferradon, to jest taki lew z tego, co pamiętam. A grałem go właśnie, żeby pokazać, że nie są tylko takie totalne demony, tylko czasami są zmutowane, paskudne lwy. Tak. Właśnie. Wygląda jakby, nie wiem, taki lew przesadził z jakimiś sterydami, taki napakowany. Okej. Okay. Spróbujmy, zawalczmy z tobą, kolega. Czy też będziesz mocny? Halo? Chyba. Tak, dobra, chcę mnie zaatakować. O kurde, ty, co? Weakness, osłabił mnie. O, widzicie? I dostajemy punkty oczywiście jakby wiedzy, czyli im więcej tych mobów zabijamy, tym większą wiedzę mamy, jeśli chodzi o nie. Z nich kości i jakaś skóra. Dobra, lecimy dalej od razu i kolejnym mobkiem jest... Czekajcie, zerknę sobie. To jest drzewo, z tym nie będę musiał walczyć. Okej. Tylko wydaje mi się, że model się zmienił tego drzewa, bo ja pamiętam, że ono wyglądało kompletnie inaczej. Było takie bardziej... kanciaste, a tutaj mamy coś takiego. Minecraft nie jest straszny. Zagraj sobie w Minecrafta, gra dla dzieci, mówią. No, wgraj sobie to. Jeszcze może w nocy wam będę pokazywał te moby. No, ale mamy takie drzewko, bardzo przyjemne. Oczywiście oprócz tego mamy na przykład Enta. Gdzie jest Ent? Dobra, nieważne, nie mogę tego Enta znaleźć, ale także on występuje w grze i respi się właśnie na takich zwykłych lasach i jest o wiele mniejszy, mniej powiedzmy groźny niż na przykład tamten duży, ogromny gościu. Tak patrzę, czy coś w nocy będzie się fajnego respiło, dlatego na razie nie zmieniam jakby pory dnia, a w międzyczasie mogę wam zaprezentować kolejnego demona, który będzie Lurker. Tego niestety nie pamiętam. Aha, no właśnie. To mi przypomina chyba w Half-Life'ie były takie owady, które skakały na ciebie. Ja za bardzo w Half-Life'a nie grałem, ale właśnie kojarzę, że coś takiego było, tylko wyobraźcie sobie właśnie tego stworka z gry powiększonego tak, nie wiem, pięciokrotnie. I tak to wygląda. Nie jest może strasznie, mówię, nie jest też jakoś mocny, bo ma tylko 15 zdrowia. Co z niego wypadło? Poison Gland. Squeeze to place a Poison Cloud. Okej, okay, czyli są jakieś nowe mechaniki, których nie będziemy się zajmowali. Mówię, jeżeli chcecie się poznać tego moda, to polecam sobie wygrać. Ja tylko chcę wam przedstawić te mapki. O, tam się coś zrespiło, ale to jest taki ptak, który nie jest jakoś tam zbyt groźny dla mnie. A w międzyczasie Eyewing, który wygląda tak. Oko masz? Masz. Cześć. Cześć kolego, masz 15 zdrowia. Dobra. Podejdźmy, załatwmy ciebie. Aha, czyli lecą z niego bardzo podobne przedmioty. Ten nie był zbyt jakoś, wiecie, super, powiedzmy, nie robił wrażenia. Tak samo jak to, co się respi, taka gąsienica... O, przepraszam, to nie jest to. Kurde, z tym mowem musiało się coś popsuć, bo powinna to być taka gąsienica, która się pojawia w dżungli, ale z jakiegoś powodu właśnie pojawiają mi się tylko takie segmenty. Ona powinna być cała taka połączona. Wyobraźcie sobie, nie wiem, 20 takich połączonych właśnie... owadów, bo to jest segment, a dlaczego mi nie chce jakby zrespić tego zwykłego, to nie wiem, może ten mod nie jest jeszcze dopracowany na 1.14.4, bo tam twórca mówił, że to jest cały czas beta, nawet w tytule było takiej modyfikacji beta, więc to nie jest jeszcze tak, że on jest po prostu gotowy. O, a widzicie, macie dodatkowe stwory, których nie zamieściłem na liście, no bo nie wyglądają jakoś strasznie, ale i tak, właśnie tak jak mówiłem, jest tego o wiele więcej niż to, co tutaj pokazuję. Dobra, także Sutimaru, przepraszam, jak ty się nazywasz? Nazywasz? Sutiramu, przepraszam. Sutiramu. Dobra, jak ty wyglądasz? Aha, jesteś po prostu skorpionem. Nie wiem, taki zwykły skorpion, ale mówię, wezmę go, też pokażę, bo w sumie ma ładny model. Bardzo mi się podoba model tego właśnie potworka. Znaczy potworka, no tego owada. 25 zdrowia, nie za dużo, nie za mało, tak idealnie po prostu, żeby go sobie zabić. Gdyby były inne modele, to one by idealnie pasowały do Minecrafta. Ale że są takie straszne, to nie powiedziałbym, że są ok. Jeśli ktoś chce po prostu sobie jakoś urozmaicić Minecrafta, do tego przejdziemy w innych modach. A na razie Beholder. Beholder, czyli taki latające coś z okiem. Cześć. Cześć Beholder, masz 48, on chyba nawet strzela z jakiegoś promienia albo czegoś takiego. Chwila, Game of Survival, sprawdźmy sobie to. Nie, Creeper.
No nie wybuchłeś? O kurde, jakiegoś laga miałem. Dobra, ja chcę zobaczyć Beholdera. Halo, halo Beholder. Halo, tutaj jestem, kolego. Kolego, czy ty strzelałeś z takiego lasera z oka, czy... A! No tak, strzelał z czegoś. Nie wiem, czy to dokładnie był laser, czy nie, ale z czegoś do mnie strzelił. Dobra, przyspieszmy to trochę. Creative. No i pozwoliłem sobie już przeciągnąć na pasek wszystkie pozostałe demony, czy tam potwory, które chcę wam pokazać w tym odcinku. Weźmy sobie time set day, żeby ładnie było, kolorowo, przepięknie. O, lurker się tutaj pojawił. Dobra, także ruszamy z pierwszym. Jest to taki, nie, mi się skojarzyło od razu z takim dużym misiem, ale z tego co widzę, łeb ma takiego ptaka, a ciało ma takiego ogromnego niedźwiedzia. Takie jakbym miał opisać tego mopa, to właśnie bym to zrobił w ten sposób. O, o tym właśnie drzewku mówiłem, Encie. Małe, niezbyt straszne. Tutaj jeszcze mamy, cześć. Quill Beast. Ciekawie wyglądasz. Dobra, Worm Surfix. I to jest lodowy potwór. Albo on się respi w Netherze, już nie pamiętam, ale nie, chyba to jest lodowy, bo chciałem zawrzeć właśnie z każdego biomu jakby, z każdego typu te kreatury. Także mamy taką właśnie gąsienicę. I w sumie ta gąsienica, pamiętacie co wam tam pokazywałem, że były jakieś segmenty, no to mniej więcej właśnie tak to powinno wyglądać. Tylko trochę straszniej. I tutaj mamy oczywiście tego łeb, gdyby ktoś jeszcze nie widział, to tak to się prezentuje. Shade jest kolejnym demonem, który pojawia się podczas kopania. On wygląda jak Pokémon, naprawdę, taki mroczny Pokémon. Gdyby mi, wiecie, gdyby pokazał mi ktoś, o zobacz jakiego nowego Pokémona wprowadzili do gry, to bym powiedział, o, ale straszny. A nie powiedziałbym, że to jest jakby potwór jakiś tam, z którym można sobie zawalczyć. Gorger jest czymś, co się respi w Netherze. I to także jest jakaś taka gąsienica, tym razem ognista. Ale zobaczcie, jakie to ma tekstury, kurde. Dobrej jakości. Jeszcze w ogóle można sobie wygrać moda, który poprawia nam tekstury, bo one chyba są 16x16. I można sobie wgrać, żeby tekstury były jeszcze lepsze. Nie wiem, czy to dotyczy mobów, czy też nie. Ale przejdźmy do gościa, którego też chciałem zawrzeć tutaj, mimo tego, że może nie robi on jakiegoś super wrażenia, ale smok zawsze jest w cenie, także mamy ognistego smoka. Ignibus się nazywa, ile ma? 400 zdrowia, także już podchodzi pod takiego minibossa, no i czwórka. Czterech bossów mamy do pokazania. Dobra, pierwszym jest Astaroth. Nie wiem, czy z Astarothem nie walczyłem w którejś serii. Aha, to jest... nie, ty, dlaczego? Okej, to jest dziwne, ponieważ taką ikonkę powinni mieć bossowie, ale jak widzicie, no, on ma 40 zdrowia, chyba że po pokonaniu go jest druga faza. Sprawdzę to, mówię, bo to jest, sprawdzam razem tego moda z wami, bo sam nie chciałem go instalować. Aha, i pojawiły się po prostu takie rzeczy. Spoko. Spoko, że się pojawiły takie rzeczy, tutaj w ogóle coś dostałem, tylko nie mam pojęcia co to jest. I pojawiły się małe owady. To na 100% jest boss. Albo nie? Okej, okay, załatwmy go. Nie wiem co się stało, że to nie jest boss. A pamiętam, że był boss, chyba że to jest... Aha, dobra. Rachowart, faza pierwsza. Dobra, weźmy game mode survival na test. Cześć! Jezu! A, on przyzywa te demony. Dobra, także szybciutko trzeba zmienić. Już wszystko zmienione. Podejdźmy sobie, sprawdźmy z bliżej jak ten gościu wygląda. Piękny model. I pewnie też się respi w Netherze. Właśnie tutaj w tym modzie na 1.14.4 zaczynają się respi dungeony. Tylko że one są bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. W ogóle wyobraźcie sobie, żyjecie sobie w wiosce, wychodzicie i nagle widzicie coś takiego. Chwila, to by musieli wejść troszkę wyżej, ale że tam jakiś demon po prostu grasuje. No, bym się zwijał bardzo szybko z tej wioski. No i ostatnim bossem jest... Dam, 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 dam. O, to ten! Przepraszam, to był... Tak, to był ten, Asmodeus. No, także mamy dwa potężne bossy wielofazowe. Nie będziemy tego przechodzili teraz. Ile ty masz HP? Pewnie trzeba mu coś zrobić z tą bronią. Tak, w broń trzeba mu nawalać. Nie wiem jakie są kolejne fazy, ale tak się prezentuje. Prezentują najgorsze, najstraszniejsze moby w Minecrafcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Troszkę długi ten odcinek wyszedł. Będę starał się 15-20 minut maksimum.
I dajcie znać, czy mówię, czy bylibyście zainteresowani dalej tą serią, bo teraz wychodzi bardzo dużo modów właśnie na Minecrafta 1.14.4, więc na pewno by się często pojawiały odcinki. A może ktoś na przykład nie znał tego moda, a szuka jakiegoś właśnie modzika, żeby sobie zrobić takiego horrorowego Minecrafta. To naprawdę tego polecam, bo grałem na nim na 1.7.10 wersji i pamiętam, że musiałem go usunąć, bo po prostu za często wyskakiwało mi coś na twarz i to nie było przyjemne. Także miłego dnia wam życzę. Do zobaczenia, cześć, pa, pa, hej!